Do stolicy zjeżdżają tęgie umysły, drodzy Państwo, specjaliści od Czerwonej Planety. Jeden z nich jest ze mną w studiu, pan Jan Kotlarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, dzień dobry. To jest człowiek, drodzy Państwo, który wymyślił program, z którego korzysta NASA. Także jest się czym pochwalić, gratulujemy. 10. Europejska Konwencja Mars Society w Warszawie. Co to takiego? Jest to taki zjazd ludzi, którzy właśnie chcą, aby sprawy marsjańskie, czyli tak naprawdę poznawania Marsa od strony naukowej, później podróży na Czerwoną Planetę, ziściły się w jak najszybszym czasie. Ta konwencja ma na celu po pierwsze wymianę oczywiście różnych tutaj naukowych treści, natomiast po drugie też zachęcenie nas Polaków, abyśmy bardziej zaangażowali się w tą tematykę. Chociaż już i tak jesteśmy oczywiście zaangażowani, co będzie można zobaczyć podczas konwencji. A dlaczego Mars budzi tak duże emocje? Dlaczego właśnie ta planeta jest taka niezwykła? Mars zawsze budził duże emocje, ponieważ nawet w starożytności już mógł być dostrzeżony na niebie. I była to taka dziwna gwiazda, która po prostu przesuwała się to w jedną, to w drugą stronę. Czy my możemy zdradzić, co my widzimy w tej chwili? W tej chwili widzimy fragment wizualizacji powierzchni Marsa, którą wykonaliśmy dla amerykańskiej agencji NASA. Jest to, a to urządzenie, które tam jest, to co to jest? A teraz z kolei jest to polski łazik marsjański, który już jeździł po pustyni w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych i zajął w tym roku trzecie miejsce, jeżeli chodzi o konkurs łazików marsjańskich na świecie, tuż zaraz za Amerykanami. I jest to jakby jedno właśnie z tych osiągnięć, którymi podczas tej konwencji będziemy się chwalić, także właśnie przed Amerykanami, przed Europejczykami. Chociaż dzisiaj w sumie mamy taki bardzo niemiecki dzień, czyli naukowcy z Niemiec będą opowiadać o tym, jak najlepiej tak naprawdę wylądować na Marsie z taką już ludzką załogą na pokładzie. To w tej chwili jest niemożliwe? W tej chwili jeszcze nie jesteśmy gotowi na to od strony technologicznej czy od strony właśnie funkcjonowania człowieka. Człowiek prawdopodobnie nie przeżyłby takiej podróży. Musimy jeszcze troszkę nad tym popracować od takiej strony medycznej bardziej. Natomiast NASA zapowiada lądowanie człowieka na Marsie w ciągu 30 lat. Chiny zapowiadają to troszkę wcześniej. Więc znowu czyli tutaj jest się... taka konkurencja, tak? Oficjalnie wylądować ma człowiek, natomiast oczywiście ta konkurencja zawsze jest i to nawet bardzo dobrze, ponieważ ona zawsze pomaga i przyspiesza rozwój naukowy czy technologiczny i myślę, że dzięki temu również szybciej wylądujemy na Marsie. A do czego to jest nam potrzebne? Powiedział pan, że w ciągu 30 lat człowiek pojawi się na Marsie najprawdopodobniej. Ciekawe, czy będzie to mężczyzna. Pewnie tak. A wcześniej będzie to chomik, który pobierze próbkę Ziemi. I co? Czego dowiemy się dzięki temu? Dlaczego to jest takie istotne? Za 2 lata polskie urządzenie o nazwie Chomik wgryzie się w grunt marsjańskiego księżyca Phobosa i wróci na Ziemię. To będzie pierwszy w historii człowieka moment, kiedy cokolwiek spoza układu Ziemia-Księżyc wróci na Ziemię dzięki człowiekowi. Będzie to bardzo... uważam, doniosłe osiągnięcie w historii zarówno świata, jak i w historii Polski. I to urządzenie zresztą wróci tutaj do nas, do Polski, do Centrum Badań Kosmicznych PANU. Natomiast co my uzyskujemy dzięki temu? No po pierwsze uzyskujemy wiedzę na temat samej planety, czyli miejsca, gdzie kiedyś chcielibyśmy wysłać człowieka, tak jak najpierw wysłaliśmy jako Europejczycy człowieka do Ameryki, później ludzie wysłali człowieka na Księżyc, teraz kolejny krok to jest Mars. Natomiast no, z drugiej strony także bardzo wiele spraw technologicznych już teraz zwraca się tutaj na Ziemi. Są to na przykład kamery podczerwieni pana profesora Piotrowskiego, które też za 2 lata wylądują już na samej planecie Mars dzięki łazikowi Mars Science Laboratory. Natomiast są one już oczywiście używane tutaj na Ziemi i są bardzo też znaczącym postępem technologicznym w tej dziedzinie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ta perspektywa Marsa za kilkadziesiąt lat. A do czego my zmierzamy? Czy tak z laickiego punktu widzenia za 100, 1000, 5000 lat wycieczki na Marsa, takie krajoznawcze jak teraz do Grecji, to będzie możliwe? To znaczy, ja powiem szczerze, znam wielu naukowców, którzy z chęcią odbyliby taką podróż na Marsa, nawet z biletem tylko w jedną stronę.
ponieważ jest to niesamowicie fascynująca planeta, świadcząca o historii nie tylko samego Marsa, ale także całego Układu Słonecznego. Największa góra w całym Układzie Słonecznym, Olympus Mons. Największy kanion w całym Układzie Słonecznym, Valles Marineris. Czyli jest to reklamować. Zapraszam na tę konwencję na przykład dlatego, że będzie można sobie wirtualnie skoczyć. To powiedzmy jeszcze bardzo krótko, gdzie powinniśmy się stawić, jeśli nas to interesuje. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Aleje Jerozolimskie 202 w Warszawie. Bardzo panu dziękuję.